wybawił ich z utrapienia, uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Następnie czytamy: a gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Jezus Chrystus rzekł do kobiety: nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Mamy opis tutaj, w którym Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, uciszył dwie burze. W psalmie Bóg uciszył taką prawdziwą burzę, która zagrażała życiu żeglarzom. A tutaj Jezus Chrystus uciszył burzę, która zagrażała życiu tej kobiecie. I On uciszy również tą burzę, która zagraża twojemu życiu. On również złamie wszelkie jarzmo i wszelkie pęta. Będziemy mówić jeszcze dzisiaj o uwolnieniu. Mówiliśmy o uzdrowieniu, Bóg jest uzdrowieniem, ale On również jest tym, który uwalnia, tym, który rozkazuje zwierzchnością. Kochani, w tej chwili jest potężna bitwa o twoje życie. Nie ma większej siły we wszechświecie, która jest w stanie złamać twoje życie, niż ty sam. Nawet moce niebieskie, ani aniołowie, ani potęgi nie są w stanie oddzielić nas od miłości Bożej, mówi Słowo Boże, tak? A jednak bywamy oddzieleni od tej miłości Bożej. Kto jest temu winien? My sami. My jesteśmy tymi, którzy decydują się pójść albo w prawo, albo w lewo. My jesteśmy tymi. Owszem, różnego rodzaju zwierzchności i siły szepcą, mówią, wywierają wpływ, wywierają nacisk, a jednak nie jesteśmy automatami pozbawionymi woli, ale jednak ostatnie zdanie zawsze należy do nas. I tyczy się to też Bożej przychylności i Bożego błogosławieństwa. Kobieta mogła powiedzieć Bogu: nie, nie ratuj mnie. Żeglarze mogli zdać się na swoje własne umiejętności, nie zwracając uwagi na Boga, i prawdopodobnie poginęliby. Bóg nie uratuje ciebie wbrew twojej woli. Chociażbyśmy chcieli, żeby to uczynił. Ja bym chciał modlić się w ten sposób: Boże, i proszę ciebie o to, abym już nigdy w życiu żadnych głupich decyzji nie podejmował. On może uzdolnić mnie mądrością, On może posłać Ducha Świętego, On będzie mówił do mnie, a i tak ostatnie zdanie należy do mnie. Jest to dar wolnej woli. Dla jednych błogosławieństwo, a dla innych przekleństwo. Albo inaczej, nieraz w moim życiu jest on błogosławieństwem, a nieraz są takie dni, że chciałbym ten dar oddać Bogu. Mówię: Boże, wolę już być automatem, niż podejmować sam decyzje, bo bardzo często podejmuję je w zły sposób, niesłusznie. A ona odpowiedziała: nikt mnie nie potępia, nikt nie czyha na moje życie. Po tym, jak Jezus ją uratował, i wtedy Jezus wypowiada te wspaniałe słowa: ja ciebie nie potępiam. Ja też tego nie czynię. Ten, który nie popełnił żadnego grzechu, Syn Boży, Król Królów, Pan Panów, Bóg Najwyższy, Wszechmogący, ten, przez którego wszystko powstało, a nic nie powstało, co powstało bez Niego. Prolog Ewangelii Jana nam o tym mówi. On był od początku, On był u Boga, On jest Bogiem i On ciebie nie potępia. Niesamowite! Jak to nie potępiasz mnie? Przecież masz pełne prawo mnie potępić. Przecież ja takie złe rzeczy czynię. Przecież sam sobie zasłużyłem na los, w którym jestem. A On patrzy na ciebie zdjęty miłością, mówi: i ja ciebie nie potępiam. Bardzo często w chorobie uzależnienia, w chorobie alkoholowej dużo łatwiej, już wczoraj o tym mówiłem, dużo łatwiej nam jest przyjąć to, że Bóg nam wybaczył, niż przebaczyć sobie sami. Niż przebaczyć sobie sami pewne rzeczy. Są to bardzo trudne tematy. Mówiliśmy o tym, że w tym procesie są takie trzy elementy. Przede wszystkim wyjście, ratunek, początek, wyjście z tego problemu. Celnik Zacheusz był osobą, która była przełożona nad złodziejami. Można tak było powiedzieć. Oczywiście wszystko to było w państwie prawa, tak, pracował dla Rzymian,
pobierał cło, a później to cło miał oddawać odpowiednim organom władzy państwowej. Wiemy o tym i możemy podejrzewać, że dużo z tego nie trafiało do odpowiednich organów władzy państwowej, ale do prywatnej kieszeni. Był przełożonym nad celnikami. A jednak, gdy Jezus Chrystus przechadzał się bardzo blisko tam, gdzie on mieszkał i tłum szedł za Jezusem Chrystusem, ten celnik, który sam sobie wybaczyć nie potrafił, ten celnik, który miał wszelkie bogactwa, wszelkie koneksje i na zewnątrz wydawać by się mogło, że nie miał żadnego problemu, miał problem i wiedział, że Jezus jest w stanie go rozwiązać. Tylko Jezus. Dlaczego przyszedł ten celnik do Jezusa ze swoim problemem? Bo wiedział, że Jezus uratuje mu życie, a nie go potępi. Nie potępił go. I my musimy wiedzieć o tym, że gdy przychodzimy do Boga, to nie przychodzimy po potępienie, ale przychodzimy po zbawienie. Nie przychodzimy po śmierć i rózgę, ale przychodzimy po życie i uzdrowienie. Musimy pamiętać o tym, że Jezus Chrystus jest tą osobą, gdy ja zgrzeszę. Muszę pamiętać o tym, że gdy przychodzę do Boga, to nie po to, aby mnie pognębił, ale po to, by mnie wyrwał z jarzma grzechu. Aby dał mi życie. On nie jest potępieniem, On jest uwolnieniem dla mnie. Chociaż my Polacy bardzo często przychodzimy do Boga i odbieramy jakieś dziwne sygnały od Boga. Ludzie modlą się z tak kwaśną miną, ciągle spoglądając na piekło, ciągle z takim jakimś dziwnym, jeszcze złamanym krzyżem i normalnie modlą się i robią jeszcze tak. Jeszcze taką minę. Jakby Bóg ich chłostał co najmniej. Wiecie, jest to fałszywa pokora. Jest to fałszywa skromność. Jest to obłudne zachowanie. Po pierwsze, w piekle tam nie ma Boga. Bóg jest wszędzie, gdzieś indziej, ale nie w piekle, a my ciągle na piekło patrzymy, na dół. Gdybyśmy wzięli kulę ziemską i mieli zlokalizować piekło, to według Słowa Bożego ono gdzieś tam jest, w środku. On jest księciem tego świata. Jego królestwo jest ograniczone. A jeśli mamy zlokalizować niebo, to gdy spojrzymy na niebo i gdy wskażemy na niebo, tam jest Bóg. Gdybyśmy mogli wyobrazić sobie teraz taką wielką kulę ziemską tutaj, to ktokolwiek na tej kuli ziemskiej, czy stoi tu, czy tu, to gdy wskazuje na piekło, w dobrym kierunku wskazuje. I ktokolwiek na kuli ziemskiej, który wskazuje na niebo, czy tu, czy tu, czy tu, wskazuje w dobrym kierunku. Pokazuje to ograniczenie diabła i wszechmoc Boga. I wszechmoc Boga. Tak Bóg jest większy od diabła. Bardzo ciekawa ilustracja. Boga nie można zamknąć, a o diable wiemy, że będzie zamknięty. Będzie wrzucony i już jest zasądzony. Zwycięstwo nad nim się dokonało 2000 lat temu na krzyżu. Powiem więcej, zwycięstwo nad nim już od dawna. W konfrontacji z Bogiem, gdy czytam historię tego, w jaki sposób diabeł konfrontował się z Bogiem, to już na samym początku on i jego poplecznicy zostali pokonani i wyrzuceni z nieba. Już dawno, 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 dawno temu. Jeszcze zanim Pan Jezus przyszedł na świat. Już dawno zostali pokonani, osądzeni, ich los został przypieczętowany, koniec, kropka, do widzenia. Musimy o tym pamiętać, że Jezus ma pełną władzę. Wczoraj o tym mówiłem, ale przypomnę. Nam wydaje się, że jest nie wiadomo jaka walka między Bogiem i diabłem i czasami nie wiadomo, czasami diabeł wygrywa, czasami Bóg, no nie wiadomo jak to będzie. Są to po prostu jakieś filmy science fiction, które nam się po prostu gdzieś tam roją w tych naszych główkach. Słowo Boże pokazuje zupełnie coś innego. To my jesteśmy tymi, którzy walczą, którzy się wzmagają i my mamy czasami problemy, ale nie Bóg. Ale nie Bóg. On jest tym, który zawsze w konfrontacji z diabłem wygrywa. Ani razu on nie jest w stanie przegrać. Ani razu. My tak. My przegrywamy, ale On nie. Bóg Wszechmogący nie.
jest proces wyjścia. Celnik Zacheusz, który zobaczył Chrystusa, był gotowy zrezygnować z całego swojego majestatu, aby tylko zobaczyć Chrystusa, a dlatego, że był przykurczem, musiał gdzieś przepychać się. Ludzie mu nie byli w stanie pomóc, bo go nie lubili. Nikt go nie szanował i nie lubił ze względu na fach, jakim się trudnił. A więc nikt mu nie ustąpił miejsca. Ale że był sprytny i od małego umiał kombinować, to wszedł na drzewo. Wszedł na drzewo i tam Jezus go ujrzał, a on Jezusa. I Jezus powiedział do niego: dzisiaj będę u ciebie w domu jadł. Dlaczego u niego, a nie u mnie? Bo Jezus Chrystus lubił takie miejsca, gdzie było dużo osób, które potrzebowały Go. Mówiliśmy o pokucie. Jaką pokutę okazał i skruchę Zacheusz? Gdy Jezus przyszedł do niego do domu, powiedział: oddam wszystko to, co zrabowałem, ale uczynię coś jeszcze więcej. Nie tylko oddam to, co zrabowałem, ale jeszcze ludziom zadośćuczynię. Zadośćuczynienie jest również kwestią pokuty. Czasami nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Mamy przykład Łotra na krzyżu, dwóch, którzy po prawicy i po lewicy Jezusa Chrystusa są ukrzyżowani. Jeden Jezusowi urąga, a drugi błogosławi. Nie ma szans, żeby zadośćuczynił swoim winom. No nie ma szans. Za chwilę umrze. Nie jest w stanie odpłacić ludziom i zadośćuczynić swoim winom. I być może niektórzy z nas na tym miejscu są w takim stanie, że nie ma szans, abyśmy zadośćuczynili tych wszystkich krzywd, które ludziom wyrządziliśmy. I nie ma już tych, którzy wyrządzili nam krzywdy, aby mogli nam zadośćuczynić. Nie martw się, Jezus jest ponad tym wszystkim. Jezus wybaczył temu człowiekowi, chociaż już nigdy nic więcej dobrego w życiu nie uczynił. Po prostu umarł. Bo jest jeszcze coś takiego jak łaska. Bóg okazuje łaskę. Łaska, która jest w stanie dotknąć naszego życia, która zagościła w życiu tej kobiety. Łaska, którą okazał tym, którzy pływali po morzu, mówiliśmy o tym. Łaska, którą okazał domowi Zacheusza, mówiąc: będę dzisiaj u ciebie wieczerzał, będę dzisiaj u ciebie spożywał posiłek. Przygotuj się, gościu, przygotuj się, będę tam u ciebie. I łaska, którą Pan Bóg okazuje dzisiaj tobie i mi. Są takie sytuacje i być może są takie rzeczy, nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić. Nie martw się, przyjdź do Jezusa Chrystusa, On jest tym zadośćuczynieniem. On i Jego ofiara na krzyżu jest tym zadośćuczynieniem za nasze winy. Jest tą pokutą. On, Bóg Wszechmogący, jest niesamowite. Musimy zrozumieć bardzo mocno ten proces, dlatego że my bardzo często nakładamy na ludzi nie wiadomo jakie jarzmo. Nakładamy na ludzi pęta. Z jednej strony mówimy: jesteś wolny, Bóg cię uwolnił, a z drugiej strony nakładamy jarzmo. Zakładamy kajdany. I mówimy: a teraz słuchaj, tak, siak, owak. I dajemy. Musi to wyglądać w taki sposób, a najlepiej, żebyś był taki jak ja. My nie czynimy ludźmi wolnymi w Jezusie Chrystusie, tylko chcielibyśmy, żeby ludzie wyglądali jak my. Mieli te same poglądy jak my, uwielbiali Boga tak samo jak my, mówili tym samym językiem, byli jak my, a nie jak Jezus. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo sami nie jesteśmy jak Jezus. Dopiero kiedy staniemy się podobni do Jezusa, a Jezus jest naszym wzorem do naśladowania, na Nim czerpiemy naszą inspirację i to, w jaki sposób my mamy żyć. Jeśli to się stanie autentyczne w naszym życiu, to będziemy chcieli dla ludzi wolności prawdziwej i tego, aby oni doświadczyli Jezusa, a nie nas. Nasz sposób odprawiania nabożeństw, nasz sposób modlitwy, nasz sposób funkcjonowania, nasz sposób relacji małżeńskich, nasz sposób... Ja nie mówię, że te sposoby są złe. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mówię, że te sposoby są złe, ale one są nasze. A one mają być Boże. Jezus Chrystus jest dla mnie wzorem. Gdyby Jezus Chrystus żył dzisiaj na ziemi, prawdopodobnie dla wielu
bardzo uduchowionych ludzi byłby obrazą i zgorszeniem. Sam o sobie mówi, błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Jego uczniowie, idąc za Jezusem Chrystusem i słuchając Jego słów, zgorszyli się. Powiedzieli, twarda mowa, ktoś jej słuchać może, i odeszli od Niego. A tych 12, którzy przy Nim zostali, nie rozumieli tego, co mówił w ogóle, tylko po prostu wiedzieli, że muszą zostać przy Jezusie. No bo gdzie indziej? Nie chodzi o to, żebyśmy rozumieli wszystko, co do joty, co do nas mówi Bóg. My po prostu mamy trwać przy Bogu. Po prostu mamy trwać przy Nim. Nie jesteśmy przy Bogu dla mądrości, ale jestem przy Nim dla Niego. On powołał 12 po co? Po pierwsze, aby byli z Nim. Słowo Boże nam o tym mówi. I powołał ich 12, aby byli z Nim i następnie dał im moc czynienia cudów, wysłał ich po 2 osoby i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwsze co, pierwszą rzecz, do której jesteśmy powołani, to do tego, aby być z Jezusem. Zacheusz o tym wiedział. I Zacheusz był. Odcięcie się od grzesznego stylu życia i zamknięcie drzwi. Prawdopodobnie dla Zacheusza to był bardzo trudny czas. Dlatego, że zadość uczyniwszy swoim krzywdom, czy to, że był gotowy to uczynić, było też wyznaniem tego, że był złodziejem. Było ujawnieniem jego brudnego majątku. Ujawnieniem tych wszystkich pieniędzy, które zabrał. Mówi, ja oddam tym, którym zabrałem i jeszcze im dołożę. I jeszcze dam im więcej. Było przyznaniem się do winy, a nie kombinowaniem. No jakoś tam ten święty Mikołaj przyjdzie z prezentem do ciebie, nie? Tam wiesz... Tak, najlepiej jeszcze te nasze hasełka, żeby lewica nie wiedziała, co czyni prawica, to tak trzeba to zrobić, żeby nikt nie wiedział, żeby nikt nie słyszał, żeby... Nie, jeśli grzeszysz, przyznaj się do grzechu i idź dalej. I zostaw to, idź dalej. Nie użalaj się nad sobą. Nie wracaj do tego. Przyznaj się i idź dalej. I idź dalej. W kłótni z moją rodziną, czasami tak bywa, czasami się kłócimy, słuchajcie, czasami gdzieś to sam jest. No i wiem, że zawaliłem, ale nie, ja jestem przecież tata. Ja mam rację. A moje 3 córki mówią, tata, ale ty mówisz inaczej. Gdzie, dziewczyny, no naprawdę jakoś inaczej. I w którymś momencie przychodzi taki już kryzys, gdzie już wiem, że już nie jestem w stanie dalej brnąć. I mówię, no dobra, dziewczynki, macie rację, przepraszam. Przyznaję się do błędu i idziemy dalej. Wiecie, co jest pięknego w dzieciach? Że one mi tego nie wypominają. Ja czasami jestem w stanie wypomnąć coś. A ty, Danka, taka nie bądź do swojej żony, mówię. Ty, Danusia, taka nie bądź do przodu, bo ty tam pamiętasz, że tydzień temu to sama taka byłaś, taka. My tacy jesteśmy. Ludzie tacy są. I dlatego... To my wzmagamy się z diabłem i my czasami przegrywamy, czasami wygrywamy. Ale Bóg taki nie jest. Bóg taki nie jest. I dlatego ten łot na krzyżu, który uznał Jezusa jako Zbawiciela i chociaż nie miał możliwości zadośćuczynienia i chociaż nie miał możliwości odpokutowania swoich grzechów, to jednak właśnie nad nim okazał Bóg wielką łaskę. Łaskę. Wyznaj Chrystusa przed ludźmi. A On odpuści ci twoje grzechy. A On odpuści ci twoje grzechy. Ten łot na krzyżu, on rozumiał. On wiedział, z kim ma do czynienia. On wiedział, że oto sprawiedliwy ginie. On wiedział, kim jest Jezus Chrystus. Drugą rzeczą, a więc mamy wyjście, drugą rzeczą jest przejście przez pewien etap, przez pewne rzeczy. Historia Izraela i pustyni uczy nas tego. Pokazuje nam, że Izrael został uwolniony spod jarzma. Uwolniony spod jarzma Egiptu. I można by było powiedzieć, no i jesteś wolny i teraz sobie radź. No ale zaraz.
Egipt się dopomina jeszcze o Izrael. Izrael jest wolny, wyszedł z Egiptu, ale już wojska zostały za nim wysłane. I być może będziemy czuć się po tych dniach skupienia podobnie jak Izrael. Zostaliśmy przez Boga uwolnieni, nasze grzechy zostały złamane, nasze choroby zostały uzdrowione, wszelkie więzy ciemności zostały zniszczone i złamane. Wychodzimy, czujemy się dobrze i oto słyszymy, a tu jakaś armia za nami ciągnie, aby nas zabić. Tak było w przypadku Izraela. No to jesteśmy wolni, czy nie jesteśmy wolni? No to wyszliśmy z tego Egiptu, czy nie wyszliśmy z tego Egiptu? I oczywiście ludzie co? Zaczynają biadolić, marudzić. Och, widziałem takie osoby, które płakały, szlochały, Bóg dotykał się ich życia, ich winy były im zmazywane, ich wyroki sądowe, które mieli na sobie, były. Widziałem ludzi, którzy dostawali ułaskawienia od prezydenta. A 2 czy 3 dni później już zapomnieli o tym, co Bóg dla nich uczynił. Bóg darował ci wyrok, a ty teraz narzekasz, że kolega ci 5 zł ukradł i dlatego musiałeś się napić. Szok. Byłem świadkiem takich rzeczy. Izrael doświadczał tego. Doznali wielkiego Bożego błogosławieństwa. Widzieli Boże cuda na własnym życiu. Zostali uwolnieni spod jarzma. Idą w wolności. I parę dni później, nawet nie wiem, czy to parę dni było później, słyszą o to, hordy wojsk egipskich ciągną za nimi. Z jednej strony góry, z drugiej strony pustynia. Z tyłu normalnie za nimi wojska, a przed nimi morze. Nie ma gdzie się ukryć. Ufaj Bogu. Takie dni skupienia, jakim jest ustroń, mogą wydarzać się w twoim życiu codziennie. Możesz wrócić do siebie. Ja wrócę do Wrocławia. I wiem, że następnego dnia mogę oczekiwać tego samego, co się działo tutaj. Możesz wrócić do swojej miejscowości, skądkolwiek jesteś, i oczekiwać tego samego cudu od Boga, który uczynił na tych dniach skupienia. Nie potrzebujesz setek osób do tego, ale potrzebujesz Boga Wszechmogącego. I tam, nad tym morzem, Pan Bóg okazał swoją łaskę, bo nad tym całym ludem górował jeszcze pewien mąż Boży, którym był Mojżesz. I dlatego, gdy modlimy się, wielu z was radzę i mówię, słuchaj, jesteś wolny, ale jeśli zacznie się coś w twoim życiu, idź do tej osoby, z którą przyjechałeś dzisiaj tutaj. Nie zostawiaj z tym sam. Idź i poproś o modlitwę. Wołaj do Boga. Będzie cię nosić. Będziesz przechodził trudne rzeczy. Dostaniesz jakąś złą informację, jakieś inne sprawy. Nie wracaj do starego stylu życia. Zadzwoń do swojego opiekuna. Zadzwoń do swojego lidera duchowego. Zadzwoń do nieba, bezpośrednio do Boga. A nie po monopolowy 24 godziny otwarte. Nie po to. Nie po to. I tam nad tym morzem dokonał się niesamowity cud. Przeszłość została odcięta raz na zawsze. Raz na zawsze. Bóg ciebie uwolnił, ale też musi dojść do uwolnienia od twojej całkowitej przeszłości. Mój przyjaciel, jeden wyrok został mu anulowany. Został ułaskawiony, ale jeden musiał przesiedzieć. Ale Boże, ja już jestem wolny. Zostałem uwolniony, uzdrowiony. Dałeś mi wspaniałą żonę i co ja mam iść teraz siedzieć? I wiecie, w więzieniu tam ten człowiek zwiastował Ewangelię. Był tam rok z hakiem, przetrwał to wszystko. I kiedy wychodził stamtąd, cała przeszłość została złamana nad nim. Dokonało się. Mógł marudzić na Pana Boga. Mógł szlochać. Mógł sprzeciwiać się, ale tego nie uczynił, gdyż wiedział, że jest to dla niego takie przejście przez Morze Czerwone. Dzisiaj jest pastorem w Janowicach.
Niesamowite. Kobieta, która została przyłapana na cudzołóstwie, nie wróciła już do swojego grzesznego stylu życia, ale poszła za Jezusem. Gdy Jezus Chrystus powoływał uczniów, podchodził do nich, a oni byli zajęci pracą. Mieli swoje życie, posiadali swoje rodziny. Wiemy o tym, że Piotr miał swoją rodzinę. Posiadali swoich rodziców, jakąś majętność, obowiązki, a Jezus powiedział im: pójdźcie za mną. I oni zostawiali to wszystko i szli za Jezusem. Tak sobie myślę, jak się musiała czuć żona Piotra. Teściowa bardzo dobrze się czuła, bo w końcu Pan Jezus ją uzdrowił. Nie wiem, czy na przekór Piotrowi, nie? Ale... Wtedy te relacje inaczej wyglądały. To były zdrowe relacje. To nie tak jak u was w domu. Ja mam bardzo kochaną teściową. Bardzo wspaniała kobieta. Boża kobieta. Jestem Bogu wdzięczny za nią. Ile rzeczy ona przeszła. Jest dla mnie bohaterem wiary. Jest dla mnie bohaterem wiary. Dużo się od niej uczę. Jest niesamowita. Jest naprawdę Bogu jestem wdzięczny za to. Prawdopodobnie ta teściowa w życiu Piotra była też tak niesamowita, bo Piotr zabiegał o nią. Bo Piotr zabiegał o nią. Piotr poszedł do swojego mistrza, aby ten uzdrowił teściową. Więc te relacje były naprawdę dobre. Słuchajcie, nie wszyscy mamy rozbite domy. Możemy mieć też dobre relacje. I takie wam życzę. Takich wam życzę. Poznać to dobro, które jest w Jezusie Chrystusie. Możecie złamać dzisiaj to przekleństwo, które od pokoleń trwa. I sami być tymi dobrymi rodzicami. Mój tata złamał w swoim życiu to przekleństwo. I chociaż sam wychował się bez ojca, miał 2 lata, kiedy mój dziadek umarł, to jednak był wspaniałym ojcem, jest wspaniałym ojcem dla mnie. Stało to złamane. I my dzisiaj możemy ten wzór dalej. Możecie być początkiem wspaniałej przygody w życiu pokoleń waszej rodziny do przodu. Do przodu. Owszem, z tyłu może coś się stało złego. Owszem, może były jakieś rzeczy nie tak. Owszem, może jakieś przekleństwo i cierpienie przechodziliście. Ale możecie to złamać w swoim życiu, a sami nie kontynuować przekleństwa, ale być początkiem błogosławieństwa. Niesamowite. Niesamowite. Przejście. Uwolnienie, a później jest przejście przez te różne rzeczy. Izrael na pustyni spotykał wiele różnych przeszkód. Wiecie, to jest niesamowite, bo ten lud uciekał, przeszedł przez Morze Czerwone, a to był wielki tłum ludzi, to masę, rzesze ludzi. I doszli do takiego miejsca, gdzie już wody nie było. I tylko takie gorzkie bajoro przed nimi. Czy to nie jest podobnie troszeczkę jak w naszym życiu? Idziemy z Bogiem, jest tak fajnie, On nas wyratował i w którymś momencie w naszym życiu natrafiamy na takie gorzkie bajoro. No Panie, czy Ty tego chcesz dla mnie? Czy to ma być Twoje błogosławieństwo? Przecież tego nie da się pić. Przecież z tym się nie da mieszkać. Przecież tak się nie da funkcjonować. Boże Wszechmogący, co się dzieje? A Pan Bóg już dawno ma wyratowaną, Pan Bóg już od dawna ma przygotowaną drogę, aby nas wyratować. Ile lat wcześniej, zanim Izrael w ogóle wyszedł z ziemi egipskiej, ile lat wcześniej Bóg zasiał odpowiedni rodzaj drzewa nad gorzką wodą w Mara? Ile lat upłynęło, jak Bóg pielęgnował to drzewo, aby ono pomimo gorzkiej wody, przy której rosło, mogło wzrosnąć, aby robak nie zjadł i tak dalej, i tak dalej. I ile lat wcześniej Bóg wiedział o tym, że staną w takim miejscu, a On już miał przygotowane rozwiązanie dla nich. Drzewa nie rosną nad gorzką wodą. Nie ma takiej opcji. Gorzka woda ogólnie jest wodą, w której nic nie ma. Nie ma życia. Roślinności nie ma. I oni stanęli nad taką zatrutą, gorzką wodą. Skąd tam to drzewo się wzięło? Cud. Cud. Żebyście wiedzieli, że cud.
A z jednej strony, z drugiej strony też wiemy o tym, że Pan Bóg ten cud przygotował dużo, dużo wcześniej. Ktoś powie, no ale nie, wiesz, może ono wyrosło przez noc. Może Bóg je teraz sprowadził specjalnie dla nich. Wiem o tym, dlatego że gdyby Bóg chciał tak uczynić, to by rzekł do tej wody, bądź słodka i by była słodka. I nie trzeba by było drzewa. Ale Pan Bóg przygotował już dużo wcześniej, żeby pokazać tym ludziom, że troszczył się o nich jeszcze zanim w ogóle były plany wyjścia z Egiptu. Bóg troszczy się o ciebie jeszcze zanim ty się urodziłeś. Słowo Boże mówi, zanim w łonie matki swojej powstałeś, ja już miałem plan dla twojego życia. I to słowo, które na początku czytaliśmy, Dni Skupienia. Lecz ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Są to myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Słowo myśli możemy śmiało, i będzie to wierne tekstowi, wierne tłumaczeniom, wierne biblijnie, zamienić słowami plany. Lecz ja wiem, jakie plany mam o was i względem was, mówi Pan. Są to plany, w których jest wiele pokoju, wiele miłości. Są to plany, aby zgotować wam dobrą przyszłość. Bóg utkał, Bóg przygotował nasze życie tak, że wiedział, że znajdziemy się w różnych sytuacjach i przygotowując nasze życie, przygotował również rozwiązanie problemów, które będziemy musieli przechodzić. To jest niesamowite. To już jest. Jesteś w jakimś problemie, Bóg ma przygotowane rozwiązanie dla tego problemu. On przygotował je już wcześniej, dawno. No ale skąd możesz wiedzieć? No dobra, idziemy dalej. Doszli do takiego miejsca, Izrael doszedł do takiego miejsca, nazywało się Merida. To było miejsce, w którym woda wytrysnęła ze skały. Znaleźli się w miejscu, w którym nawet gorzkiej wody nie było, żeby ją posłodzić. Żeby ją było jakoś można uzdrowić. Nic nie było. Zero. Skały. W skałach nie ma wody. W piachu nie ma wody. Bóg przygotował cysternę tak potężną pod tymi skałami wody, że nawadniała Izrael i jego zwierzynę przez następne 38 lat. Czytamy w Słowie Bożym, że przez następne 38 lat Izrael z tej wody czerpał. Ile tysięcy, nie wiem czy tysięcy nawet, prawdopodobnie przy powstaniu ziemi Pan Bóg założył i wiedział, że będą tamtędy przechodzić Izraelici i tak przygotował geografię ziemi, żeby w tamtym miejscu były niezliczone pokłady wody dla jego ludu. Skąd? Jak? To Bóg, pamiętajmy, prowadził Izrael przez pustynię, a nie Mojżesz. Kto prowadził Izraela w nocy? A w dzień? A kto był tym słupem ognia i słupem obłoku? Bóg Wszechmogący. Tak. On prowadził ich, a oni szli za tym. Za tym słupem szedł Mojżesz, a za Mojżeszem szedł cały lud. To Bóg ich zaprowadził do Merida. To Bóg ich zaprowadził do Mara. To Bóg ich zaprowadził do morza. To Pan Bóg Wszechmogący prowadził ich na każde miejsce, w którym narzekali. Bo nie ma jedzenia, bo nie ma wody, bo woda jest zgniła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie patrząc na to, że skoro Bóg prowadzi, to On ma również rozwiązanie. I czasami nam wydaje się, Boże, gdzie ja musiałem zgrzeszyć, że w takim miejscu się znalazłem? Panie Boże, co się stało, że jestem dzisiaj tutaj, a to jest miejsce jakiejś gorzkiej wody, to jest miejsce jakiejś posuchy, to jest miejsce, w którym nie chciałem być. Co się stało? Nie wątp nigdy w to, że Bóg ciebie prowadzi, jeśli jesteś posłuszny Jego słowom. Bóg ciebie prowadzi, to znaczy, że w tym miejscu już jest przygotowany ratunek dla ciebie. Nie martw się. Nie martw się. Bóg będzie cię prowadził. Bóg jest tym, który pozwoli ci przejść.
Drogi przyjacielu, zostałeś uwolniony i uzdrowiony, a dalej Bóg będzie cię przeprowadzał przez różnego rodzaju okoliczności. Być może są to sprawy sądowe, być może są to sprawy jakieś związane z długami, może są to sprawy rozwodowe, może są to sprawy związane z twoim zdrowiem, może są to sprawy rodzinne, może są to sprawy związane z tym, że nie masz gdzie mieszkać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pozwól Bogu, aby cię przeprowadził przez te miejsca. Ostatnio moja znajoma skarżyła się: pastorze, chciałam mieć mieszkanie jakieś lepsze, poszłam do mojego burmistrza, on mówi: dobrze, znajdziemy dla ciebie takie mieszkanie socjalne, i wylądowałam w najgorszym mieszkaniu, w najgorszej dzielnicy, po co ja to robiłam i w ogóle. Ja mówię: słuchaj, a kto ci kazał to robić? No, w modlitwie słyszałam wyraźnie, że to jest ten czas i to jest ten moment, że mam to zrobić, ale chyba to nie był Bóg. Mówię: poczekaj, za szybko jeszcze mówisz. Słuchajcie, 3 miesiące nie minęło, jak wybudowali jej zupełnie nowe. Te baraczki zlikwidowali i wybudowane są nowe. Nówka, funkiel nieśmigane normalnie ma takie mieszkanie. Normalnie szok. Piję u niej kawę i mówię: słuchaj, no nie wierzę. No przecież to Pan. Ja mówię: tak, Pan, ja jeszcze pamiętam, jak ty narzekałaś na tego Pana. Pozwól Bogu, aby cię prowadził. On ma rozwiązanie dla twojej sytuacji. On ma rozwiązanie dla twojego życia. On jest tym rozwiązaniem. Ach, to jest niesamowite. I kiedy przechodzimy, jest wyjście, jest przejście, a na koniec jest wejście. Taki skrót WPW, nie wiem jak to, nie, czy to się z czymś kojarzy, czy nie. Wejście do nowej rzeczywistości, do duchowej dojrzałości, do błogosławieństwa, do wolności i życia w niej. Piotr po zesłaniu Ducha Świętego, Jozue i naród wybrany. Przychodzi taki moment, a więc wyszli, naród wybrany wyszedł z ziemi egipskiej. Później przeszedł przez różnego rodzaju okoliczności, ale przyszedł w końcu ten moment wejścia w duchową dojrzałość. Wejścia i w to miejsce, które zostało przeznaczone dla ciebie, które zostało przeznaczone dla mnie, które zostało przeznaczone dla nich. Jest ten moment. W przypadku Izraela to przejście było tym okresem najdłuższym. Bo oto Jozue dostaje informację od Boga. Mówi: Jozue, a jest to już 2 lata po śmierci Mojżesza. Mojżesz już 2 lata temu zginął i ten lud izraelski tak sobie siedzi pod murami, nie Jerycha, ale pod murami Kanaanu, tak, pod granicą. Siedzą sobie i czekają. Przyzwyczaili się do stanu rzeczy. Czytamy o tym, że przepiórki dalej fruwały, że manna z nieba dalej spadała, a sandały jak się nie zepsuły, tak się nie psuły dalej. I tak sobie trwali w tym miejscu. Tylko pytanie, czy to jest to miejsce przeznaczone od Boga dla nas? Czy to jest to miejsce? Nie! Tym miejscem była całkowita niezależność. Było inne. I oto przychodzi Bóg do Jozuego, albo Jozue do Boga, nie wiem, oni mieli dobre relacje ze sobą. Czytamy o tym, że Jozue podsłuchiwał trochę Mojżesza, jak Mojżesz tam rozmawiał z Bogiem. Mówi się, żeby nie podsłuchiwać, ale w tym wypadku mu wybaczamy. Stał pod tym namiotem zgromadzenia, a tam Mojżesz rozmawiał z Bogiem tak, jak przyjaciel rozmawia z człowiekiem. Niesamowite. Prawdopodobnie Jozue również miał tą samą relację, dlatego że od początku był świadkiem tej relacji, pragnął tą relację. I oto Bóg przemawia do niego: nie bój się, nie lękaj się, bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie tą ziemię, którą obiecałem ich ojcom. Czy nie przykazałem ci? Nie bój się i nie lękaj się. W tym całym rozdziale Pan Bóg wypowiada kilka czy kilkanaście razy: nie bój się, nie lękaj się. Bądź mocny, bądź mężny. Idź, to jest ten czas, to jest ten moment. Inaczej moglibyśmy powiedzieć, dlaczego po śmierci Mojżesza Jozue i lud izraelski nie wkroczył do ziemi obiecanej? Bo bał się. Wywnioskowałem to ze względu na słowa Boże, które kieruje do lidera tego ludu: nie bój się, nie lękaj się, podkreślając kilkukrotnie, jeśli nie kilkunastukrotnie, to słowo: nie bój się, nie lękaj się, bądź mocny, bądź mężny.
Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od ust Twoich, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, a wtedy będzie Ci się powodziło i wtedy będzie się szczęścić w Twojej drodze. Umocnienie, afirmacja, sztuka umocnienia. Bóg umacnia Ciebie teraz w tej chwili. I On mówi do Ciebie, dasz radę, nie bój się. Pokonasz głód, pokonasz lęk, pokonasz ten zespół odstawienia, pokonasz te przeciwności losu. Nie bój się, nie lękaj się. Mam dla Ciebie ziemię obiecaną. Mam. Ten stan, w którym jesteś dzisiaj, on nie jest ostateczny. To jest tylko przejście. Chcę, abyś odziedziczył ziemię. Chcę, abyś wkroczył w tą nową rzeczywistość. Niesamowite słowa. I Jozue, słuchajcie, czyni coś, co dla mnie wydaje się rozwalające system. 40 lat krążą po pustyni. 38 lat niemalże w jednym miejscu pod murami Kanaanu. I nagle Jozue wychodzi po takiej rozmowie z Bogiem i mówi tak, słuchajcie, przygotujcie się, nazbierajcie sobie jedzenia, za 3 dni wyruszamy. Stary, 40 lat nie wyruszaliśmy, a ty mówisz, że w 3 dni coś chcemy zdobyć. Boża obecność i świadomość tego, że Bóg prowadzi nas, jest tym kluczem, który pozwala nam uwierzyć w te rzeczy. Jozue nie rozmawia ze swoimi ludźmi, nie pyta się ich o znanie, nie robi demokratycznych wyborów, ale on jest mężem Bożym. Bóg mówi, a my robimy. To nie jest demokracja, to jest teokracja. Bóg jest szefem. On jest szefem. Nie będziemy głosować teraz i zastanawiać się, co będzie lepsze dla Ciebie w tej chwili. Pytaj się Boga i rób to, co Bóg Ci każe. A nie to, co Tobie się wydaje, że jest lepsze. Masz wokół siebie mężów Bożych, którzy są prowadzeni przez Boga, pastorów, rozmawiaj z nimi, mów to, co oni Ci mówią. Rób to, a nie ciągle biadolisz, bo przyjdzie taki moment, w którym powiedzą, słuchaj, ale ja już dla Ciebie nie mam czasu. Ja już dla Ciebie nie mam czasu. Chcesz? Rób po swojemu. Ja po prostu muszę się zająć kimś innym. Więc masz tą okazję, masz ten moment. I Jozue wiedział, że to jest ten moment. I o czym czytamy? Że 3 dni później przeprawili się i zdobyli. Ciężko było, bo się manna skończyła. Zasiłek się skończył. Moja znajoma ostatnio mówi, pastorze, zostałam uzdrowiona. O ja Cię, o kurczę, zostałam uzdrowiona. Ja mówię, to co Ty się martwisz? Zasiłek mi zabiorą. Nie, to nie. To ja jednak nie. Jak mnie to rozwaliło. Ja mówię, ja się nie dziwię, dlaczego tak rzadko cudów doświadczasz, kobieto, jak Ty po prostu, dla Ciebie to jest komfortowy stan. Żyć w takiej chorobie. I słuchajcie, dla Izraela to był komfortowy stan. Przepiórki. Słuchajcie, kto jadł przepiórki? Dobre. No ale rozumiem, że 38 lat jedzenia przepiórek, czy tam 40, to może zbrzydnąć. No. Chociaż czytamy o tym, że manna miała inny smak zawsze. Była dobra, ale miała inny smak, więc mogło się to nie znudzić. Manna. Wszystko podane na stół. Wiecie, lubię te momenty, gdy wchodzę do siebie do domu, a tam obiad jest przygotowany. Po prostu jaki by nie był, smakować będzie mi zawsze. Bo to nie musiałem ja robić. Kanapki smakują mi najlepiej, jak zrobi ktoś dla mnie, a nie ja sam sobie. I ten Izrael siedzi w takim fajnym miejscu. Nic się nie psuje. Taka dygresja, u mnie w kościele taki stary, taki chodnik mieliśmy teraz w Wrocławiu i tak mówię, zlikwidujemy ten chodnik. Ja się ciągle przewracam o niego, bo takiego podium nie mamy jak wy tutaj kazalnica, ja ciągle gdzieś tam się przewracam. Mówię, zabieramy to, wierzcie to ode mnie. Ale ktoś mówi, pastorze, zabralibyśmy, ale on ani dziurawy, ani nie zepsuty. Ja mówię, tak jak z ubraniem Izraelów. 40 lat nosili to samo, w tych samych sandałach chodzili, a czytamy, że się nie psuły. No nie psuły się. Mówię, normalnie jak z takim... Ale nic. Mówię, zobaczymy, co będzie. Szybko ściągnąłem ten chodnik. Okazało się, że my mamy pod spodem zieloną, a nie szarą wykładzinę. Bo pod tym chodnikiem okazało się, wymyliśmy tą wykładzinę na całości czy coś.
I drżałem, mówię, co Kościół na to? Ja cię, świętość naruszyłem, największą, jaka mogła być. Nikt nawet nie zauważył. Normalnie, łobuzy, chociaż normalnie. Ja nie wiem. Czasami niektóre zmiany, które dokonujemy w Kościele, taka dygresja, czasami bardziej my się ich boimy niż tak naprawdę jest. Niż tak naprawdę się dzieje. Jest to przejście, proces wzrostu, proces nauki, zdobywania doświadczenia duchowego i wejście, albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Niesamowite słowa. On jest tym, który gotuje nam przyszłość. On jest tym, który prowadzi nasze życie. Być może jesteś teraz w takim miejscu, w którym mówisz sobie, potrzebuję wyjść, bo jestem w więzieniu. Amen. Będziemy się o to modlić. A być może jesteś w takim miejscu, w którym mówisz, ja już wyszłem, Bóg mnie uwolnił, ale zmagam się cały czas z jakimiś sytuacjami, z jakimiś rzeczami i tak dalej. Jest to okres przejścia. A może usłyszałeś właśnie teraz słowa Boga, gościu, skończyło się, jutro idziesz i zdobywasz. Jutro idziesz i osiągasz. Jest to taki moment trudny. Pomoc z zewnątrz się kończy i samemu zaczynamy iść. Ale z drugiej strony jest to piękny moment. Jest to Boży moment. Jest to moment z Bożego serca. Bóg pragnie dla ciebie niezależności. Bóg pragnie dla ciebie całkowitej niezależności. Tak jak pragnął dla Izraela. Tak jak pragnął dla swoich apostołów. Tak jak pragnął dla tej kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, jak pragnął dla Zacheusza, o którym rozmawialiśmy. On pragnie dla ciebie pełnej niezależności. Czy chcesz ją osiągnąć? Czy pragniesz tego? Może pojawi się strach teraz w twoim sercu. Może być. Może być. Ale pomimo tego pragnij. Przyjmij.